Witam Was serdecznie, bardzo się cieszę, że tak licznie się dzisiaj tutaj zgromadziliście na tych rekolekcjach. Ja faktycznie też jestem związany z Rybnikiem, choć powiem szczerze, że w tym miejscu jestem drugi raz i też cieszę się, że mogę tutaj sprawować świętą liturgię. To jest bardzo piękny kościółek i urokliwy, więc myślę, że dobrze razem ten czas spędzimy. Temat tych rekolekcji, jaki wybrałem, jaki może gdzieś już przeczytaliście, to święte słowa, święte znaki, święte dźwięki. I chciałbym, żebyśmy przez te 3 dni troszeczkę zastanowili się właśnie nad tajemnicą liturgii, która tak naprawdę jest nam, myślę, wszystkim bardzo bliska, bo chociażby teraz na niej jesteśmy. To jest w pewnym sensie nasza chrześcijańska codzienność, a jeżeli nie codzienność, no to właśnie staramy się być na niej w każdą niedzielę. Niektórzy może modlą się liturgią godzin, czyli tak zwanym brewiarzem. No my z księdzem Krzysztofem niejako musimy, zobowiązaliśmy się do tego. To też jest liturgia. I liturgia jest czymś bardzo, bym powiedział, powszednim, gorącym także tematem, nierzadko. W internecie możemy znaleźć różne ciekawe strony, fanpage'e poświęcone też liturgii, co jakby pokazuje, że to jest coś, czym chrześcijanie, katolicy są żywo zainteresowani. To nie jest tam jakaś rzecz jedna z wielu mniej ważnych, ale coś dla nas znaczącego. I chciałbym w czasie tych rekolekcji te 3 krótkie tematy omówić. Od razu uspokajam lub też rozwiewam wszelkie wątpliwości czy nadzieje, nie wiem kto zależy co miał. Nie będę mówił ściśle o liturgii C, czyli o jakichś przepisach liturgicznych. One są bardzo ważne i można je znaleźć w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego chociażby. Są też dostępne w wersji elektronicznej, także to nie jest problem znać te przepisy. Natomiast chciałbym powiedzieć raczej coś o teologii liturgii, czyli o tym, co z tych przepisów dla nas wynika, takiego duchowego też, intelektualnego, ale także duchowego, bo te przepisy dlaczegoś powstały i czemuś mają służyć. To nie jest tam jakieś prawo, które ktoś gdzieś napisał przy biurku, żeby utrudnić życie ministrantom, którzy mówili, że muszę im kiwać, jakby się mylili, to tak, nikt tego nie zauważy, myślę. Także to nie są jakieś suche przepisy, które gdzieś tam kiedyś ktoś stworzył, ale coś, co ma odzwierciedlać naszą duchowość, co ma pomagać nam spotkać się z Bogiem. 2000 lat tradycji, historii, wspólnej modlitwy chrześcijan zaowocowało taką, a nie inną liturgią i poznawać ją, zgłębiać, uczyć się jej, to też jest poniekąd nasze zadanie. To trochę tak, jak ktoś stara się poznać muzykę dobrze. Też z Rybnikiem jestem związany w tym sensie, że chodziłem tu do szkoły muzycznej, dlatego też tak o Rybniku myślę, jako o takim miastu muzyki. Jeżeli ktoś poznaje tajniki muzyki, no to jest oczywiste, że oprócz tego, że ćwiczy, że chodzi też pewnie do szkoły, to kształtuje też siebie, żeby rozumieć muzykę. Mówimy muzykę klasyczną, czy wysoką, czy z wysokiej półki. No, jest faktem, że nie każdy lubi taką muzykę, ale żeby też ją znać, kochać, lubić właśnie, trzeba też troszeczkę od siebie więcej może wymagać. Trzeba ukształtować siebie, żeby taką właśnie muzykę umieć odbierać. I troszeczkę podobnie jest z liturgią. Ona może być dla niektórych nudna, ona może być dla niektórych nieciekawa, albo za długa, albo zbyt skomplikowana, albo za mało skomplikowana, to zależy od człowieka. Ale pewne jest, że trzeba włożyć pewien wysiłek duchowy, intelektualny także, żeby dobrze ją przeżywać. Bardzo krótko tytułem wstępu tylko powiem, czym jest liturgia. Liturgia to z języka greckiego, to słowo oznacza czyn ludu, laos i ergon, to właściwie zlepek tych dwóch słów. Tak powstało to słowo, które my używamy dzisiaj, liturgia. Czyn publiczny ludu w starożytności, niekoniecznie jakiś duchowy. Tam, gdzie się ludzie zbierali, żeby coś, o czymś zadecydować, czy czegoś dokonać, tam właśnie też było zgromadzenie liturgiczne, byśmy powiedzieli. Dla nas dzisiaj jest to publiczny kult Kościoła, tak mówiąc bardzo prosto, bardzo krótko.
Czyli w praktyce to na pewno sakramenty święte, o których już tu wspomniałem, i liturgia godzin, czyli tak zwany brewiarz, modlitwa psalmami. To jest liturgia. Jeżeli to jest coś publicznego, powszechnego, no to w pewnym sensie wszyscy mamy do tego dostęp i wszyscy mamy w tym udział. Co więcej, jest ona jedna dla całego Kościoła. I to jest, myślę, coś niezwykle ważnego i te rzeczy, o których będę mówił, one są niezależne od tego, gdzie aktualnie w Kościele katolickim się znajdujemy. Pewne zewnętrzne formy się zmieniają. Możemy inaczej wyglądać, innych śpiewów używać, może być układ nawet Eucharystii trochę inny w zależności od rytu, w którym dana liturgia jest sprawowana, ale te najważniejsze cechy liturgii katolickiej, one są niezmienne. I dzisiaj chciałem powiedzieć o słowach, o świętych słowach, które na liturgii są w samym centrum. I pomyślmy o tym, że to bardzo w ogóle jest ciekawe, że w naszej modlitwie słowo jest najważniejsze. Święty Jan powie, że na początku było słowo. I w pobożności katolika słowo jest w samym centrum. Oczywiście mamy też inne formy, tak? Pielgrzymki na przykład, już jest połączony jakiś wysiłek też fizyczny. Może być też śpiew, o którym będę mówił. Są też gesty liturgiczne, które też są ważne. Ale najważniejsze jest słowo. To jest klucz do naszej modlitwy, naszej pobożności. Ja się modlę brewiarz codziennie i no, brewiarz to przede wszystkim jest czytanie słów, które zostały mi podarowane przez Kościół, przez tradycję Kościoła. Słowo jest w centrum i odwołując się do tego terminu właśnie z Ewangelii Świętego Jana, on używa tego greckiego słowa logos. Logos to właśnie termin, który oznacza słowo, ale także porządek, także rozumność. Więc widzimy tutaj cały szereg już terminów, które jakby też dotyczą liturgii Kościoła. To właśnie bardzo ciekawe, że można powiedzieć, że liturgia jest logosowa, jakby czerpiąc z tego pojęcia. Czyli słowo jest w centrum. I święty Paweł, odwołując się do tego, pisał do Rzymian w swoim liście o rozumnej służbie Bożej. Rozumna służba Boża. I właśnie tam używał takiego terminu, znowu po raz ostatni używam trudnego języka greckiego, logikę latreja. Logika, nam się kojarzy, myślę, to słowo. Rozumna służba Bogu. Zobaczcie, że tu nie ma niczego nierozumnego, w takim sensie, że liturgia katolicka nie polega na tym na przykład, żeby wprowadzić się w stan ekstazy zbiorowej. My się nie nakręcamy tutaj jakoś emocjonalnie, choć emocje na liturgii też są. Myślę, że gdy będę mówił o dźwiękach czy o gestach, więcej o nich powiem. Natomiast to nie jest centrum naszego spotkania tutaj. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest ważne, ale nie po to się tutaj spotykamy. Liturgia jest rozumną służbą Bogu, dlatego że angażuje nasz rozum, że jest dla człowieka, który jest, mówimy, stworzeniem rozumnym. I to taka pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać. Jeżeli mówimy o tym, że słowo jest w centrum, to mówimy też o pewnej rozumności, co za tym idzie na przykład też o pewnym porządku. To też jest ciekawe i troszeczkę nas wyróżnia, bym powiedział, nawet na tle innych wspólnot chrześcijańskich, które wyrosły z Kościoła katolickiego. U nas bardzo jest duża dbałość o ten porządek. Oczywiście, że liturgia wschodnia, gdzie czas liturgii jest o wiele dłuższy, są zupełnie inne śpiewy, bogactwo symboli, znaków. Możemy się tam czuć troszeczkę zagubieni i właśnie mieć wrażenie takiego chaosu. Natomiast, jeżeli by to tak sobie poznawać dogłębnie i analizować i czytać, to naprawdę za tym wszystkim stoi pewna symbolika. Za tym wszystkim stoi pewien porządek, za tym wszystkim stoi pewien ład. Na liturgii nie może być bałaganu, nieporządku. Nie może każdy robić, cokolwiek uważa za słuszne. Są do tego adoracje, modlitwy wspólnotowe, czy jakieś charyzmatyczne, ale to jakby zupełnie inna bajka.
w publicznym naszym tutaj chwaleniu Boga ważny jest ten porządek. I on pozwala nam też doświadczyć Boga w taki sposób, bym powiedział, uporządkowany. Właśnie w taki sposób rozumny. I wydaje mi się to szczególnie ważne w czasach dzisiejszych, kiedy my jesteśmy mocno rozproszeni, kiedy mamy może takie wrażenie, że to wszystko, co przez nas przechodzi, te wszystkie informacje, te wszystkie też wrażenia, emocje, one sprawiają, że właśnie wewnątrz nas często jest jakiś taki hałas, nieporządek. A liturgia, która być może wydawać się właśnie taka sama, czy trochę nudna, ona jest uporządkowana i ona chce też wprowadzić pewien porządek do mojej codzienności. Myślę, że to bardzo istotne i coś, za czym też w duchu tęsknimy. Ja mówię też tak o sobie, że tęsknię też za tym właśnie takim porządkiem. Za tym, że wszystko ma swoje miejsce także we mnie. I to pierwsza rzecz, o której trzeba tutaj pamiętać. Więc logos to jest porządek, to jest także rozumność, o którym już wcześniej powiedziałem. No i logos to oczywiście słowo. Słowo, które chociażby ja teraz wypowiadam, ale słowo, które przed chwilą słyszeliśmy, słowo odczytywane tutaj, słowo z Pisma Świętego, słowo komentarza, które teraz następuje, słowo rozważane i słowo zakorzenione w tradycji, które znajduje się w księdze, w mszale, który tutaj też jest na ołtarzu. Te wszystkie słowa są w centrum tego wszystkiego, co się tutaj dzieje właśnie na liturgii. I to są święte słowa. Oczywiście mówimy, że Bóg natchnął Biblię i to jest księga natchniona, księga święta. Ja już nie jestem tak natchniony, niestety, ale oczywiście przez człowieka, także ułomnego, kiepskiego, czasem lepiej lub gorzej wykształconego, także Pan Bóg może przez niego działać. O tym też nie zapominajmy, że te słowa, one też mają znaczenie. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenia w swoim życiu. Ja powiem szczerze, że kilka razy mi się zdarzyło, że na przykład ksiądz, którego nie lubiłem, dajmy na to, tak? Pewnie wszystkie księży lubicie, ale ja nie z wszystkimi tak miałem. Powiedział coś na kazaniu bardzo ważnego dla mnie. I po ludzku taki człowiek przeżywa może nawet, nie chcę mówić bunt, ale wolałbym, żeby to ksiądz, którego lubię, mówił mi rzeczy ważne dla mnie, niż ksiądz, którego nie lubię. Tak? To dość oczywiste. Ale tak też Pan Bóg działa. Co więcej, zdarzyło mi się już w moim życiu, to już w ogóle teraz już niekoniecznie musicie mi uwierzyć, ale naprawdę tak było, że zapamiętałem coś ważnego z listu pasterskiego. No to już jest w ogóle wyższy poziom. Dzisiaj w ogóle jest list, dobrze, że go nie czytamy. Znaczy, to jest w ogóle inny troszeczkę już rodzaj, nie? Słowa, ale przez to też działa Pan Bóg. I nie możemy być głusi na słowo. Otwartość na słowo polega też na tym, że mam w sobie pewną pokorę. Mam w sobie pewną pokorę, że na przykład wysłucham księdza, który słabo się przygotował. Albo wysłucham księdza pomimo tego, że chce mi się spać. Albo pomimo tego, że bym to lepiej zrobił w moim odczuciu, bo nie wiem, skończyłem teologię i się lepiej znam. Nie, to otwartość na słowo jest też czymś, myślę, co powinno nas cechować, szczególnie gdy uczestniczymy w liturgii. Więc słowo to porządek, to rozumność, to także słowo z Biblii i tradycji. I ono jest w centrum. Ale ostatecznie w centrum liturgii Kościoła jest właśnie wcielone Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Wiemy, że święty Jan pisał to o kimś bardzo konkretnym, czyli o Jezusie Chrystusie. I to On, który jest Słowem Boga, wcielonym Słowem Boga, to On jest też w centrum. Dlatego Słowo jest tak ważne. Dlatego jest tak niesamowicie dla nas, katolików, istotne, żeby być blisko Słowa, żeby też się posługiwać w sposób właściwy Słowem, bo Chrystus jest Słowem Bożym. I wydaje mi się, że to też jest do odkrycia na liturgii, że Słowo staje się ciałem. Mówimy o tym wiele razy, pewnie to słyszeliście, to nie jest nic odkrywczego. Natomiast tak w ogóle działa Bóg.
tak w ogóle działa chrześcijaństwo, jak Bóg w Księdze Rodzaju mówi, niech się stanie światłość, to ona się staje. Jak Jezus mówi, odpuszczone są ci twoje grzechy, to one są odpuszczone. Faryzeusze tam kombinowali troszeczkę w tej scenie z paralitykiem, nie wierzyli troszeczkę Jezusowi. On mówi, co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są grzechy, czy wstań i chodź. Żebyście wiedzieli, że mu grzech odpuściłem, wstań i chodź. I to się dzieje. Słowo staje się ciałem. Jezus zapowiada na ostatniej wieczerzy, że Słowo stanie się ciałem i to się dzieje. I nie mamy podstaw, by w to wątpić. Oczywiście to jest prawda wiary, to wymaga od nas wielkiego wysiłku, ale jeżeli wierzymy Bogu, to wierzmy też w to, że Słowo staje się ciałem, że Słowo, które tutaj słyszymy na Eucharystii chociażby teraz, ono może się stać ciałem w twoim życiu. Może się twoje życie zmienić przez to, co tutaj usłyszałeś. Myślę, że tutaj każdy mógłby się podzielić jakimś swoim świadectwem tego, co usłyszał, a co zmieniło jego życie. Czyli nastąpiło to przejście pomiędzy Słowem, przejście do cielesności, do czynu. I to pięknie dzisiaj pokazuje nam Ewangelia. Ojciec mówi, idź pracuj w winnicy. Jeden z tych synów mówi tak, ale no nie decyduje się w końcu jednak, to słomiany zapał. A drugi mówi, nie chce, ale w końcu jednak idzie. I to słowo wydaje owoc właśnie w postaci bardzo konkretnego czynu. I słowo staje się ciałem w czasie przeistoczenia, ale słowo staje się ciałem także wtedy, gdy my przenosimy to, co jest naszym doświadczeniem tutaj na Eucharystii, w naszą codzienność. Dlatego słowo też jest tak ważne. Dlatego tak bardzo też was zachęcam, żebyście mieli tę otwartość na słowo, żebyście też czytali Boże Słowo, rozważali Boże Słowo, kontemplowali Boże Słowo. Słowo nas kształtuje i to jest wielkie ryzyko Boga, bym powiedział, że daje nam swoje Słowo. To słyszeliśmy w drugim czytaniu, że Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. I to Słowo każdy ma w komórce. Możemy je mieć na półce. Moi uczniowie w gimnazjum mogą na nich pisać brzydkie rzeczy niestety na Bibliach, które im daje. To Słowo, ono jest blisko nas, ono czasem jest dla nas takie nieświęte, bo jest tak bliskie. Ale właśnie po to jest liturgia, w której teraz uczestniczymy, żebyśmy sobie przypomnieli, że Słowo jest w centrum, że Słowo naprawdę staje się ciałem, że to Słowo, które biorę do ręki w mojej Biblii, czy w komórce, jeżeli ktoś czyta z komórki, ale polecam jednak z papieru, jeżeli macie, to naprawdę jest to chyba trochę lepsze też doświadczenie i bardziej święte, to te Słowo, ono ma taką samą moc jak wtedy i ono też się może stać ciałem w moim życiu. Kiedy ja zmieniam swoje postępowanie, kiedy się nawracam z grzechów, kiedy staram się bardziej kochać, to Słowo staje się ciałem. I to Słowo dzisiaj, już za chwilę, stanie się ciałem. I będziemy je przyjmowali w chlebie. Będziemy mieć w sobie Boże Słowo. Obyśmy to dzisiaj jakoś może na nowo poczuli, abyśmy tego doświadczyli. I aby Słowo, które stało się ciałem, stawało się ciałem także w naszym życiu. Przez konkretne czyny, przez konkretne postępowania. Żebyśmy byli jak ten drugi syn. Może nie zawsze jesteśmy chętni, to ja się bardzo w nim odnajduję. Nie zawsze może jesteśmy chętni, chcemy wszystko zrobić, ale jednak, jeżeli to zrobimy, to Słowo stanie się ciałem i przemieni naszą codzienność, czego życzę wam i czego także sobie życzę. Amen.